Dla mnie, jeżeli dzisiaj ktoś nie kupi piątka za 3, tam od 3 do 5 milionów euro, to za parę lat będą płacić po 30 za niego, także to jest kwestia. Kiedyś powiedziałem to o Lewandowskim i teraz mówię o nim to samo, że widzę też jak pracuje i tylko trzymam kciuki za to, żeby mu się udało. A później niektórzy będą żałować, że z Polski nie wykupili go za grosze.